Czy wiesz, kiedy tak naprawdę decydujemy się na usunięcie ósemek? Ósemki zostawiamy, jeśli wyrżnęły się poprawnie, jeśli pacjent ma dobrą higienę i może je dobrze czyścić, jeśli dolne ósemki są głęboko pod kością, mają bliskie położenie do nerwu i ryzyko uszkodzenia byłoby zbyt wysokie, nie mają żadnych oznak zapalnych, wtedy też je zostawiamy. Górne ósemki zostawiamy, jeżeli są usytuowane dosyć wysoko w zatoce, a ich usunięcie wiązałoby się z dużą inwazyjnością. Ósemki usuwamy przed leczeniem ortodontycznym, żeby zrobić miejsce na ruchy zębowe. Jeśli ósemki nie wyrżynają się w sposób prawidłowy, jeśli ósemka już się częściowo wyrżnęła, ale istnieje wokół niej nisza bakteryjna i zbierają się tam resztki jedzenia, jeśli mamy niewyjaśnione bóle głowy lub czujemy natężenie mięśni twarzy, może to pochodzić właśnie od wyrżynających się ósemek. Jeśli wyrzynająca się ósemka koliduje w zgryzie, jeśli poprzez swoje położenie ósemka szkodzi zdrowym siódemkom i może na powierzchni dystalnej siódemki powstać podniosłowo próchnica, co może wiązać się z koniecznością leczenia kanałowego, w leczeniu periodontologicznym, aby zmniejszyć retencję bakterii i ułatwić pacjentowi higienę. Czy usunięcie czterech naraz jest inwazyjne? Nie. Dzięki takiemu rozwiązaniu tylko raz podajemy antybiotyk, mamy tylko jeden czas gojenia, a nie ich wielokrotność i nasza psychika ma się lepiej. Nie ma tu mowy niemal o żadnej inwazyjności w porównaniu do zabiegu typu złamanie otwarte czy zapalenie wyrostka, gdyż miejsce zabiegowe ma średnicę monety dwuzłotowej, a zabiegi przeprowadzane są w sposób minimalnie inwazyjny.